Tragiczny wypadek na przejeździe. Pociąg wjechał w autobus kujawsko-pomorskie. Tragiczny wypadek na przejeździe. Nie żyje kierowca autobusu. Kierowca autobusu szkolnego zginął w wypadku, do którego doszło w Warlubiu koło Świecia województwo kujawsko-pomorskie. W czwartek rano pociąg Intercity uderzył w pojazd, który najprawdopodobniej wjechał na strzeżony przejazd przy czerwonym świetle i zamkniętych rogatkach. W autobusie nie było pasażerów, a spośród osób, które podróżowały pociągiem, nikt nie ucierpiał. Do wypadku doszło na przejeździe wyposażonym w rogatki i sygnalizację świetlną. W chwili wypadku w autobusie był tylko kierowca. Jedyną pasażerką była kobieta, która wysiadła z autobusu, gdy on już stał na przejeździe. W pociągu jechało 55 osób, nikt nie został poszkodowany. Wypadek w Warlubiu. Utrudnienia w ruchu. Ruch pociągów między stacjami Warlubie i Laskowice Pomorskie odbywa się po jednym torze. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy są na bieżąco przekazywane podróżnym na stacjach i na przystankach. Teren jest zabezpieczony. Komisja ustali przyczynę zdarzenia, poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Na miejscu wypadku pracowały służby kolejowe, policja i 5 zastępów straży pożarnej.